Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Zrób to sama. Ponieważ święta już tuż, tuż, dlatego dzisiaj nagrywam dla Was pierwszy odcinek związany z dekoracją świąteczną. A zrobię dla Was taką wielką choinkę 3D. Ale, zanim przejdziemy do filmu, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, a także o kliknięciu dzwoneczka, żebyście byli na bieżąco oraz o najważniejszym, łapkach w górę. Proszę Was o łapki w górę oczywiście i piszcie do mnie w komentarze. A może macie jakieś pomysły, co mam dla Was wykonać? To napiszcie mi w komentarzu. Spróbuję nagrać dla Was taki filmik. Co potrzebujemy? Potrzebujemy taki duży styropian. Kochani, ja kupiłam 2 kawałki styropianu, metr długości na pół metra szerokości i z tego jednego kawałka wycięłam 2 takie połówki choinki. Potrzebujemy oczywiście zieloną farbę plakatową. Potrzebujemy wykałaczek oraz patyczków do szaszłyków, pineski i ozdoby choinkowe, różne, różniste, takie jakie macie, i światełka na choinkę. To zaczynamy! Kochani, mam 2 części i mam w jedną część już wbite wykałaczki. I teraz tylko złączę elementy. Tak wyglądają połówki po złączeniu. Do trzeciej części choinki również wbijamy wykałaczki albo patyczki po szaszłyczkach. Jak widzicie, tu jest szpara specjalnie i teraz przez tę szparę przekładamy tą trzecią część. I teraz wkładamy tą czwartą, naszą ostatnią część. Kochani, zobaczcie, jaka wielka jest ta choinka, dlatego musiałam szybko zmienić aranżację i znajduję się teraz na podłodze i będę specjalnie dla Was nagrywać, jak dekoruję tą choinkę. A więc zaczynamy od światełek. Mam tutaj te pineski. O! I mam, zobaczcie, takie fajne światełka na bateryjki. I na pewno będą super fajnie wyglądać na tej choince. I zaczynam przypinać pineskami takie światełka. One mają taki malusinki drucik i na pewno łatwo się będzie to trzymało. Kochani, wzięłam drugi komplet, bo jednak okazało się, że tamten będzie za mało. Także już przypinam właśnie drugie światełka. Teraz, kochani, punkt kulminacyjny, bo będę zapalała światełka. Zobaczymy, jak to wyszło. Uwaga! Wow! Ale super! Słuchajcie, wygląda naprawdę ekstra! No to teraz muszę udekorować tą choineczkę bombkami. Ale mam nie tylko bombki, mam również inne ozdoby. Dobrze, że one mają sznureczki, więc za pomocą tych sznureczków i oczywiście pinesek będę przyczepiała ozdoby. Thank you.
Kochani, ja już skończyłam dekorować moją choinkę ze styropianu. Jestem bardzo ciekawa, czy Wam też się uda wykonać taką dużą choinkę. Ale równie dobrze możecie kupić taki styropian troszeczkę mniejszy i zrobić mniejszą choinkę 3D. Piszcie do mnie w komentarzu, jak Wam wyszły Wasze choineczki. Jestem bardzo ciekawa, nawet możecie wysłać do mnie jakieś zdjęcia. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Do zobaczenia już w następnym odcinku. Cześć!